Z nami jest trener Świtu, pan Piotr Klepczarek. Panie trenerze, dzisiaj porażka na inaugurację rundy wiosennej z Polonią Środa Wielkopolska. Jak pan ocenia to spotkanie? No wynik wszystko weryfikuje, bo wynik jest w sporcie najważniejszy i to była deklasacja na boisku, tak trzeba powiedzieć. Gratulujemy zwycięstwa naszemu rywalowi. Nam tylko pozostaje przeprosić kibiców i wszystkie osoby związane z klubem, bo nie przystoi przegrywać w takim rozmiarze i w takim stylu. Nie tłumacząc się, to też nie rozmawialiśmy o tym przed meczem, ale mieliśmy potężne problemy zdrowotne w drużynie, które niestety też bardzo mocno odbiły się na tym, jakim zestawieniu przyjechaliśmy i jak nasi zawodnicy dzisiaj funkcjonowali na boisku, ale to jest sprawa poboczna, która też miała duży wpływ, ale w takim rozmiarze porażka jest po prostu niedopuszczalna. Czym was zaskoczyła tak naprawdę i najbardziej Polonia Środa Wielkopolska w tym dzisiejszym spotkaniu? No to może nie zaskoczy tutaj odpowiedzią, ale niczym nas nie zaskoczyła, bo tak jak powiedziałem, dwa mecze ostatnie analizowaliśmy Polonię bardzo dokładnie. Bardzo mocno też przykładaliśmy się do tego, żeby wiedzieć, jak nasz rywal zagra i tak zagrał, tylko po prostu był bardzo skuteczny, a my byliśmy bardzo nieskuteczni i popełnialiśmy błędy, nad którymi pracujemy od dawna, ale niestety nie przynosi to efektów, także tu bardzo dużo pracy przed nami i bardzo ciężko wchodzi się w rundę po takim meczu, ale nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zacząć ciężko pracować, żeby gdzieś odkupić to, co się wydarzyło w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo, i życzę powodzenia w kolejnych spotkaniach ligowych. Przyda się na pewno. Dziękuję.